Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń 2015 roku. Jednym z najgłośniejszych tematów był tak zwany Złoty Pociąg. Znana od lat w Wałbrzychu historia niespodziewanie urosła do rozmiarów legendy, która pod koniec sierpnia obiegła cały świat. BBC powoływało się m.in. na portal wałbrzych24.com. Za sprawą tajemniczego pociągu nikt na świecie nie ma już wątpliwości, gdzie leży Dolny Śląsk i Wałbrzych. O pociągu ze złotem piszą największe zagraniczne redakcje, m.in. Reuters, The Telegraph czy BBC, które cytuje portal wałbrzych24.com. BBC pisze o Wałbrzychu, Zamku Książ, Pociągu i Złocie. Na taką promocję Wałbrzych czekał od lat. Znalazcy pociągu twierdzą, że znają miejsce, w którym znajduje się legendarny pancerny pociąg z czasów II wojny światowej. Pociąg ma około 150 metrów długości i podobno zawiera liczne przedmioty o dużej wartości, m.in. kruszce. Jak czytamy w piśmie, które mężczyźni złożyli w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu i w Wałbrzyskim Urzędzie Miasta, jest to pociąg pancerny z czasów II wojny światowej, zawiera prawdopodobnie dodatkowe urządzenia w postaci dział samobieżnych ustawionych na platformach. Pociąg mieści w sobie przedmioty wartościowe, kruszce oraz inne materiały przemysłowe. Może chodzić o legendarny, wypełniony złotem skład, który w maju 1945 roku wyjechał z Wrocławia. O jaki dokładnie pociąg chodzi, jak przedstawia się jego wartość historyczna oraz materialna, w tej chwili nie wiadomo. Jak informuje adwokat reprezentujący znalazców pociągu, wcale nie musi być wypełniony złotem. Zdaniem prawnika pociąg coś przewoził, ale jest małe prawdopodobieństwo, żeby było to jakieś złoto. Nie padło to w żadnym zawiadomieniu. Jest mowa o pewnych kruszcach szlachetnych, ale mogą one mieć charakter przemysłowy. Jaka jest prawda i jaką przedstawia on wartość? Tego będzie można dowiedzieć się dopiero po dokładnym zbadaniu znaleziska. Jak informuje adwokat Jarosław Chmielewski, znawcy chcą jak najszybciej spotkać się z prezydentem Wałbrzycha, którego poinformują o lokalizacji tajemniczego pociągu. A więcej o pociągu już jutro w serwisie informacyjnym. Po wielu tygodniach oczekiwań i niepewności w połowie grudnia odbyła się najważniejsza konferencja podsumowująca wyniki badań terenu, gdzie ma znajdować się Złoty Pociąg. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprzeczyli istnieniu pociągu. Nie wykluczają jednak, że pod ziemią może znajdować się tunel. Z kolei członkowie spółki XYZ, którzy jako pierwsi dokonali zgłoszenia znaleziska, bronili tezy o pociągu, przedstawiając własne wyniki badań. Na konferencję prasową, podczas której wyniki swoje przedstawili Piotr Koper i Andreas Richter oraz naukowcy z AGH, czekali chyba wszyscy. Jako pierwszy wyniki pracy swojego zespołu przedstawił Piotr Koper. Reprezentanci spółki XYZ prowadzili swoje badania przez 4 dni, a następnie po uzyskaniu zgody od prezydenta Wałbrzycha i jeszcze przez kolejne 2 dni, mówi Piotr Koper. Piotr Koper dowodzi, że w badanym miejscu istnieje tunel kolejowy, w którym może znajdować się pociąg. Nasze badanie potwierdza bardzo niejednorodny charakter gruntu. I to jest cięcie na głębokości 10 metrów. Dlatego ta struktura naprawdę jest wyjątkowo ciekawa. No jest bardzo, bardzo gęsto z sobą ułożona. Także sugerowałbym, że ten przód tego tunelu z tej strony jest po prostu odszczelony na długości 10-12 metrów. Tak mniej więcej nam to pokazuje. Przygotowany przez spółkę XYZ teren badał też ekspert wykonujący swoje badania na prośbę Piotra Kopra i Andreasa Richtera. Dr Adam Szynkiewicz chciał odpowiedzi na pytanie, czy jest w tym miejscu tunel i czy znajduje się w nim pociąg. Jego zdaniem istniejące tam anomalie układają się w systemy liniowe. Są one po jednej i po drugiej stronie niszy. Analiza 3D pokazuje, że jest w tym miejscu pewna wartość, którą dr Szynkiewicz nazwał tunelem. Nie wie on jednak, czy coś w nim się znajduje. Na przekroju pionowych cięć czasowych widać wyraźnie, że to jest struktura typu tunel, ale nie widać tego dalej. Czy jest zawalona, czy nie, nie wiem. Szynkiewicz przyznaje, że miał zbyt mało czasu na potwierdzenie, że znajdują się tam torowiska. Aby to potwierdzić, musiałby wykonać dodatkowe, bardziej szczegółowe badania. Po prezentacji wyników spółki XYZ przyszła pora na analizę wyników badań prowadzonych przez naukowców z AGH. Mówi profesor Janusz Madej z AGH w Krakowie. Czy taki rozkład jest tu widoczny? Nie. Jaki z tego wniosek? Nie ma pociągu. Ja tego nie powiedziałem. Profesor Janusz Madej rozwiał wszelkie wątpliwości co do istnienia pancernego pociągu w pobliżu 65 kilometra. Proszę Państwa, tunel może jest, ale pociągu nie ma. Oba podmioty badające teren 65 kilometra doszły zatem do zupełnie różnych wniosków.
ze względu na to, że wyniki tych badań są różne, są diametralnie inne, musimy poddać oba te raporty szczegółowej analizie w ramach naszego zespołu, o którym wspominałem na początku spotkania. I po tej analizie szczegółowej w najbliższym czasie przedstawimy panu prezydentowi nasze rekomendacje i stanowisko dotyczące dalszego postępowania ze znaleziskiem. Wyniki badań to jednak zdaniem reprezentantów spółki XYZ nie wszystko. Rozpoczęli oni pracę na 65 km, opierając się na zeznaniach świadków i innych przesłankach. Tutaj mam zdjęcie fundamentów, które podtrzymywały siatki maskujące w tamtym terenie, które były rozwieszone, dookoła. Nie jest to dowód na istnienie pociągu, ale jest to dowód na to, że to miejsce było ściśle chronione i to miejsce było ściśle otaczane właśnie w czasach II wojny światowej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, oczywiście mamy świadków. Mamy świadków i to żyjących i na podstawie tych świadków wytypowaliśmy w ogóle ten teren do badań i tym się zajęliśmy dalej. Ale to my nie rozmawiamy teraz tutaj o świadkach, my rozmawiamy o wynikach badań, bo po to ta konferencja tu została zrobiona i tego się trzymajmy, tak bym proponował. Mimo jednoznacznych wyników pracy naukowców, Piotr Koper twierdzi, że trzeba dopiero odkopania tego terenu, by móc jednoznacznie stwierdzić, czy w tym miejscu znajduje się pociąg. Teraz najważniejsze pytanie brzmi, czy władze gminy Wałbrzych pozwolą na przekopanie tego terenu. Pewnie będziemy musieli w ciągu najbliższych kilku tygodni, albo krótkiego czasu, tak bym powiedział, jako zespół podjąć decyzję, co dalej. Wydaje się, że taką opcję pozwalającą samym eksploratorom na drążenie tematu, dosłownie w przenośni, należy brać pod uwagę, tym bardziej, że deklarują pokrycie wszelkich kosztów związanych z samą tą procedurą ewentualnego odkrycia, ujawnienia i przybliżenia tego wszystkiego. Na pewno okres zimowy nie sprzyja tego rodzaju pracom, natomiast sprzyja chwili zastanowienia się, co dalej, niewątpliwie spore emocje po stronie samych badających czy też zgłaszających. Myślę, że dobrze zrobi czas na tych paru tygodni, na chwilę zastanowienia. Jak poinformował nas asystent prezydenta Wałbrzycha Arkadiusz Grudzień, władze gminy będą analizować wyniki badań i niewykluczone, że zasięgną dodatkowej opinii innych podmiotów. W lipcu miała miejsce największa akcja gaśnicza 2015 roku. Przez kilka dni paliło się składowisko odpadów Mobruk. To wydarzenie uruchomiło falę protestów społecznych. Wałbrzyszanie domagali się definitywnego zamknięcia składowiska. Komendant Wałbrzyskiej Straży Pożarnej Grzegorz Kułak przyznał, że była to jedna z najtrudniejszych akcji gaśniczych na przestrzeni ostatnich lat. Po opanowaniu pożaru cały teren składowiska został przeczesany przy pomocy ciężkiego sprzętu budowlanego, po to, by źródła ognia zalać wodą i dogasić. Kilkudziesięciu Wałbrzyszan zebrało się przed ratuszem, by manifestować swój stosunek do całej sprawy i żądać natychmiastowego zamknięcia składowiska. Ja przyszedłem dokładnie się dowiedzieć, jaka jest sytuacja, tak na dobrą sprawę, z punktu widzenia prawnego. Z tego co wiem, to po prostu Mobruk, ta firma, nie trzyma się żadnych norm środowiskowych, dlatego właśnie powinna być zamknięta. W zasadzie ja się dziwię, że nie jest tu więcej ludzi. Mój na przykład znajomy mieszka dosłownie kilometr od składowiska śmieci Mobruk w dzielnicy Podgórze. Ma żonę, która dopiero co urodziła i ja się dziwię, że ludzie tak na dobrą sprawę, że ludzie się bardziej nie wściekli. Jestem zawiedziony mieszkańcami, głównie Śródmieścia i Podgórza, bo tu ich powinno być, tu powinno być przynajmniej z 5 tysięcy w tej chwili. No a jest tak jak jest. Ludzie siedzą w domu, narzekają, przeklinają cały świat, począwszy od Boga do najmniejszego człowieka. A własnej inicjatywy nie chcą wykazać. I to jest przykre. Ja przyszedłem, bo uważam, że czas najwyższy rozstrzygnąć tą sprawę, wyjaśnić dlaczego, kto wydał zezwolenia, dlaczego tak się stało, czy to był celowy, korupcyjny proces, czy inny.
Chciałbym tego wyjaśnienia. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej wielokrotnie podkreślał, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Zaraz po pożarze złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę Mobruk. Prezydent Szałamej mówił choćby na piątkowej konferencji prasowej, że najbardziej oczekiwanym przez niego finałem całej sprawy byłoby natychmiastowe i nieodwracalne zamknięcie wałbrzyskiego oddziału firmy. Politycznie oponenci zarzucają mu jednak, że za mało zrobił w kwestii zamknięcia składowiska. Ja oczywiście zostałam zaproszona, bo rzeczywiście mieszkańcy po ostatnim pożarze na wysypisku, na składowisku zaalarmowali po raz kolejny. Ja rzeczywiście kilkakrotnie zwracałam się do różnych instytucji, między innymi do Ministerstwa Ochrony Środowiska, do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, do pana prezydenta z prośbą o zamknięcie tego składowiska. Niestety od 2011 kiedy pan prezydent Szałamej deklarował, że w ciągu kilku miesięcy uda mu się to składowisko zamknąć, nic się nie wydarzyło. Problem eskaluje. Ludzie są rozemocjonowani, mają prawo do tego, żeby się denerwować. Jest kilka procedur prawnych, między innymi coś takiego jak rozprawa administracyjna, która może doprowadzić do unieważnienia tego pozwolenia, która jest szansą dla prezydenta Wałbrzycha, żeby spotkać się z mieszkańcami i wspólnie ustalić określone kroki. Manifestowali też opozycyjni radni Rady Miasta Wałbrzycha. Alicja Rosiak z WWS-u, Mirosław Bartolik z PiS-u, Cezary Kuriata z PiS-u, Beata Mucha czy posłanka Anna Zalewska. Wśród uczestników manifestacji pojawiły się głosy, że Mobruk jest tylko pretekstem do zorganizowania wiecu o charakterze politycznym. Od 10 lat co najmniej tylko próbujecie, nas. Nie, pani nikt nie zagada. Pani poseł, pani jest znana z tego, że panią nikt nie zagada. Kończ pan. Jedyną sytuacją, żeby to zmienić, to jest właśnie to, co pan mówi. Zmienić obecną władzę. Nie oszukujmy się. Teraz nie zrobimy nic. Razem z PiS-em. Tak jest, wybierzmy Marsjan. Oczywiście. Wybierzmy normalnych ludzi. Przyszedłem w sumie tylko popatrzeć, miałem podpisy zbierać, ale mi się wydaje, że to absolutnie nie ma sensu, skoro tutaj jest tylko i wyłącznie wojna polityczna między sobą. Także tutaj nie chodzi w tym momencie na to spotkanie raczej o składowisko, tylko chodzi o to, żeby usunąć pana Szałamego od władzy. Bo tak mi się wydaje, że to jednak tylko i wyłącznie o to chodzi. Organizatorzy akcji Precz z Mobrukiem, która została zainicjowana na Facebooku, deklarują jednak, że nadal będą robić swoje. Nieprzerwanie zbierają podpisy pod petycją żądamy natychmiastowej likwidacji składowiska Mobruk w Wałbrzychu. Petycja pojawiła się na stronie petycje.pl. Skierowana jest do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, prezydenta Wałbrzycha Romana Szałameja, Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zbieranie podpisów idzie nam coraz lepiej od wtorku do dzisiaj włącznie mam zebrane już 500 podpisów niemal. Petycje rozchodzą się po całym mieście, po różnych ludziach. Ludzie zabierają do swoich rodzin, sąsiadów, miejsc pracy. Także podpisów praktycznie przez cały czas przybywa. I na naszej pisemnej, i na naszej internetowej. Na internetowej mamy ponad 500 czy nawet 600 podpisów w tym momencie. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi w tej chwili dwa postępowania związane z ostatnim pożarem na terenie składowiska. Jedno z nich dotyczy prawdopodobnego podpalenia. Druga dotyczy niewłaściwego składowania materiałów na terenie obiektu. Do końca 2019 roku ma zostać wybudowana zachodnia obwodnica Wałbrzycha. Takie zapewnienie pojawiło się ze strony władz miasta w październiku. Porozumienie w sprawie budowy podpisano we wrocławskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wygląda na to, że Wałbrzyszanie wreszcie doczekają się obwodnicy. Projekt jej budowy powstał co prawda już w latach 90., jednak nigdy nie udało się porządnie rozpocząć budowy. Porozumienie to umożliwi realizację obwodnicy Wałbrzycha dwóch zarządców dróg, pana prezydenta, czyli dróg krajowych na terenie miasta oraz dróg krajowych poza granicami miasta. Z uwagi na specyfikę tego zadania uznaliśmy, że jeden inwestor, czyli pan prezydent, obejmie całą obwodnicę w realizacji. My będziemy finansować odcinek zamiejski. Taka jest idea tego porozumienia. To nie jest jedyne zadanie, które realizowane jest w nowej perspektywie, że w chwili obecnej program rządowy zakłada budowę prawie 400 km dróg na terenie województwa dolnośląskiego, a co jest dobrym znakiem dla realizacji tych wielkich inwestycji, to, że już 170 km z tych 400 jest w trakcie realizacji. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 350 milionów złotych. Prezydent na mocy tego porozumienia staje się inwestorem i realizatorem całego zadania. Tak? Plan nasz jest taki, że prezydent będzie składał wniosek o dofinansowanie dla programu Miast na prawach powiatu jeszcze w tym roku. Ten konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku roku przyszłego i wtedy będzie możliwość ogłoszenia przetargu na realizację.
Z doświadczenia wiemy, że takie postępowanie powinno zakończyć się w przyszłym roku. W 2017 powinny rozpocząć się prace już na budowie. Zakończenie, tak jak mówiłem, rok 2019. Natomiast szacunkowe koszty są na poziomie około 350 milionów, aczkolwiek są to szacunki. Ostateczna cena będzie wiadoma w momencie, kiedy zostaną złożone oferty i kiedy podpiszemy umowy z wykonawcami. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałomek, gdy tylko objął władzę w mieście, jako jeden ze swoich nadrzędnych celów, założył sfinalizowanie budowy obwodnicy. Wygląda na to, że batalia o jej powstanie wreszcie zakończy się sukcesem. Rzeczywiście to zupełnie wyjątkowy moment. Kiedy przyszedłem kilka lat temu do ratusza, właściwie ten wątek obwodnicy pojawiał się każdego dnia niemalże i oczywiście zawsze w kategoriach, kiedy to wreszcie skończymy. Dzisiejszy właściwie przełomowy moment jest wynikiem determinacji właściwie wszystkich stron. Wałbrzych jest 120-tysięcznym miastem, które ma jedną drogę. Ona jest jeszcze teraz remontowana dzięki wsparciu z różnych źródeł, również centralnych, ministerialnych, ale tak naprawdę miasto, strefa ekonomiczna, która produkuje towary za kilka miliardów euro, jest uzależniona od jednej drogi. Obwodnica Wałbrzycha zdecydowanie poprawi możliwości rozwoju gospodarczego, społecznego. Odcinek Szczawieńskiej Obwodnicy Wałbrzycha przebiega od wiaduktu na ulicy Wieniawskiego aż do wysokości kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha. Z kolei trasa odcinka Wałbrzyskiego przebiegać ma od kościoła do placu Grunwaldzkiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Wysockiego, Kolejowej i Sikorskiego. Wałbrzych, kto był, to wie. Miasto szczególnie poszkodowane drogowo, bo z racji swego położenia połączone właściwie pojedynczymi ulicami w dolinach, przez które cały ruch się przemieszczał, potem pokrzywdzony tym, że utraciło status miasta na prawach powiatu, to prezydent Szełemej doprowadził do tego, że najpierw ustawa w ostatnich latach, a potem decyzja Rady Ministrów przywróciła Wałbrzychowi grodzkość i dzięki temu można było rozpocząć remonty, modernizację na skalę niespotykaną. Budowa obwodnicy ma rozpocząć się w 2017 roku i potrwa około 2 lata. Miasto Wałbrzych ma wziąć udział w pilotażowym programie rewitalizacji poprzemysłowych miast w Polsce. Konsultacje społeczne odbywały się od sierpnia we wszystkich dzielnicach miasta. Prawdopodobnie najwięcej zyska historyczne centrum Wałbrzycha, dzielnica Śródmieście. Zgodnie z założeniami uchwały o rewitalizacji, która obecnie jest przedmiotem dyskusji na najwyższych szczeblach rządowych, takie miasta jak Wałbrzych mogą zyskać wiele narzędzi i możliwości realizowania planów rewitalizacyjnych. Uchwała została już przyjęta przez Sejm, ale Senat skierował ją wraz z poprawkami do odpowiednich komisji. Oznacza to jednak, że prace nad nią są bardzo zaawansowane i by móc skorzystać z możliwości, jakie daje, należy już teraz przygotować odpowiednie koncepcje i założenia. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej chce, aby w tych opracowaniach uczestniczyli także mieszkańcy. Dzisiaj jest ważny początek określenia planu rewitalizacji, określenia celu, do jakiego dążymy, określenia, jak chcemy rozpisać to na etapy, skąd czerpać energię, pomysły, ale również środki na ten proces. Niewątpliwie będzie to długotrwały i niełatwy z charakterystycznym dla takich działań elementem sporu, różnych koncepcji, dochodzenia do wspólnych wniosków. Jest wielce prawdopodobne, że wkrótce na terenie Śródmieścia znajdzie się wielka przestrzeń do wykorzystania, ponieważ Porcelana Krzysztof planuje przenieść swoją fabrykę na obrzeża Wałbrzycha, tym samym uwalniając spory teren, który miasto mogłoby wykupić i zagospodarować. Co mogłoby się tam znaleźć? To również będzie tematem poruszanym podczas spotkań grup roboczych, które planować będą rewitalizację Śródmieścia. Porcelana chce zbudować fabrykę nową na terenie miasta, prawdopodobnie w okolicach strefy ekonomicznej, choć niekoniecznie, ponieważ lokalizacja w centrum miasta jest dla fabryki nierozwojowa, a fabryka całkiem nieźle sobie radzi. Chciałaby miastu udostępnić, odsprzedać ten teren, a elementem budowy życia na nowo w centrum miasta są ludzie. Ludzie przyjdą tutaj mieszkać wtedy, kiedy będą mieli gdzie mieszkać na odpowiednim standardzie. My dzisiaj prowadzimy proces zasiedlania pustostanów, remontu kamienic,
wprowadzania nowych osadników do Śródmieścia, ale to musi być również mocny impuls, taki właśnie jak nowe mieszkania. Ale to jest oczywiście do dyskusji, do przemyśleń. To nie jest na teraz, to jest proces pewien. Na koniec spotkania uczestnicy zostali podzieleni na grupy, a każda z nich pracowała nad mapą Śródmieścia, nanosząc swoje pomysły. Wszystkie sugestie zostały zebrane przez urzędników i będą przedmiotem dalszych rozważań nad kształtem rewitalizacji tej właśnie części miasta. Wałbrzyszanie po raz czwarty zdecydowali, na co przeznaczyć publiczne pieniądze z tak zwanego budżetu partycypacyjnego. W 2016 roku miasto Wałbrzych zrealizuje 23 inwestycje zgodnie z wolą mieszkańców. Największym sukcesem tegorocznej edycji wałbrzyskiego budżetu partycypacyjnego była frekwencja na poziomie ponad 23%. Zdaniem prezydenta Romana Szałemeja może się okazać, że jest to rekordowy wynik w skali kraju i jest to przede wszystkim zasługa wyjątkowo aktywnych pomysłodawców. Świetne projekty, lepiej dopracowane niż w ubiegłych latach. Widać wyraźnie, że również autorzy, lokalni liderzy, społeczności nabierają doświadczenia. Widzimy wyraźnie, że skoncentrowani są na tych małych projektach, które poprawiają po prostu jakość życia wokół domu, na podwórku, w najbliższym otoczeniu. Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej, bo aż 10 452 głosy, zdobył projekt Moje Miasto Wałbrzych – Bezpiecznie i ekologicznie. Za kwotę 1 000 000 zł wałbrzyska policja otrzyma hybrydowe samochody do patrolowania miasta. Szacujemy, że suma 1 000 000 pozwoli zakupić policji wałbrzyskiej 12 pojazdów z napędem hybrydowym. Jakie to będą pojazdy, określi zwycięzca procedury przetargowej. Na pewno będą to pojazdy z napędem hybrydowym i na pewno będą to pierwsze tego rodzaju pojazdy w Policji Polskiej. Z tego powodu będziemy takim swoistym poligonem doświadczalnym i myślę, że te pozytywne doświadczenia pozwolą skorzystać innym miastom przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym doposażeniu lokalnych policji w tego typu pojazdy. Będą to narzędzia ekonomiczne, ekologiczne i skuteczne, jeżeli chodzi o możliwość dotarcia policjantów wszędzie tam, gdzie będą oni potrzebni. Zgodnie z założeniami tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego suma 2 000 000 zł miała pozwolić na realizację co najmniej 2 projektów ogólnomiejskich. Dlatego z wynikiem 6951 głosów drugim zwycięzcą okazał się projekt Kopalnia Mocy – Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe, które powstanie w starej kopalni. Oprócz ścian wspinaczkowych o różnych stopniach trudności, od najmłodszych, takich zabawowych, do profesjonalnych, na których będzie można rozgrywać zawody rangi międzynarodowej, uzupełnione o różne formy dodatkowych ćwiczeń linowych, tak. Zasada mamy, znaczy idea jest taka, żebyśmy mogli tam wejść całą rodziną na 2-3 godziny i spędzić wspólnie czas, ale też żeby tam było miejsce i dla początkujących, i dla zaawansowanych wspinaczy, a jednocześnie mamy zamiar, żeby przez to promować tą wspinaczkę wokół Wałbrzycha, bo jako klub górski jaskiniowy coraz intensywniej zagospodarowujemy takie drogi wspinaczkowe w skałkach wokół Wałbrzycha i liczymy na to, że jak ktoś przyjdzie do nas raz do Kopalni Mocy, to będzie mógł poznać wiele bardzo ciekawych miejsc wokół Wałbrzycha i oprócz wędrówek po górach, rowerów górskich, odkryje także nową formę spędzania wolnego czasu w odległości maksimum pół godziny jazdy wokół Wałbrzycha. Oprócz projektów ogólnomiejskich gmina zrealizuje także 21 inwestycji w poszczególnych dzielnicach. Łącznie na ten cel przeznaczona jest suma 3 000 000 zł. Będą to remonty placów zabaw, ścieżek parkowych, budowa nowych miejsc do rekreacji oraz kolejne etapy projektów z poprzednich edycji budżetu partycypacyjnego. Pełną listę zwycięzców znaleźć można na portalu wałbrzych24.com. W cieniu Złotego Pociągu wyrosła kolejna tajemnica związana z II wojną światową. W gminie Walin poszukiwano tak zwanego podziemnego miasta, które wchodzić miało w skład kompleksu Rize. Niestety kolejne badania weryfikacyjne nie potwierdzały tych rewelacji. Badania prowadzone były w 3 miejscach gminy Walin, obok Starego Dworca, nad cmentarzem i wzdłuż drogi powiatowej. Badania prowadzili dr inżynier Bernadetta Pasierb z Politechniki Krakowskiej oraz dr Wiesław Nawrocki z Zakładu Badań Nieniszczących, a całość koordynowała ekipa miesięcznika Odkrywca. Zastosowane metody to georadar oraz tomografia elektroporowa. Wójt Walimi Adam Hausman otrzymał już raport z badań. Robiliśmy badania na terenie miejscowości Walim, bezpośrednio przy budynkach, tam gdzie
było zgłoszenie numer 2, jak dobrze pamiętam, do starosty powiatu wałbrzyskiego. 5 takich podłużnych linii badań, bo nie robiliśmy całe terytorium, tylko 5 takich wycinków. No i badania nie potwierdzają póki co istnienia, nie wiem, przestrzeni wolnych, nie wiem, pomieszczeń, grot, no nie potwierdzają. Wszystko zaczęło się w październiku. Istnienie podziemnego miasta w górach Sowich zgłosił w starostwie powiatowym w Wałbrzychu prezes zarządu stowarzyszenia RIZE Krzysztof Szpakowski, który twierdził, że tunele łączą się ze sobą, a część z nich prowadzi od Starego Dworca do Włodarza. Po pierwszych odwiertach w gminie Walin trafiono na ziemię i wodę. Pracę zlecił sztab zarządzania kryzysowego powołany przez starostę wałbrzyskiego. Krzysztof Szpakowski, który zgłosił istnienie podziemnego miasta, nie chce na razie komentować całej sprawy. Jak poinformował nas Szpakowski, w połowie grudnia mają zostać przeprowadzone kolejne odwierty, które być może potwierdzą prawdziwość znaleziska. Będzie to już inicjatywa samego Szpakowskiego bez udziału władz samorządowych. Gmina nigdy nie wykonywała żadnych odwiertów, a badania wykonaliśmy tylko na działkach naszych. Jeżeli chodzi o gminę Walin jako taką, to dokonaliśmy badania tylko w tym miejscu, w którym ewentualnie mogło być zagrożenie dla mieszkańców. Nie zajmujemy się poszukiwaniem, eksploracją w żaden sposób, tylko w tym miejscu robiliśmy. I my nie mamy zamiaru prowadzić nigdzie więcej badań. Jesteśmy przekonani, że to podziemne miasto istnieje. Mówił w październiku pełen nadziei starosta powiatowego wałbrzyskiego Jacek Cichura. Póki co nadzieje spełzły na niczym. Pozostajemy w temacie podziemnych tuneli. Tym razem jednak wiadomość potwierdzona i jak najbardziej realna. W 2016 roku ma zostać otwarta nowa trasa turystyczna prowadząca po niedostępnych dotychczas tunelach pod Zamkiem Książ. Zamkowe korytarze od lat są jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Wałbrzychu. Ich przeznaczenie nigdy nie zostało do końca wyjaśnione. Pod koniec II wojny światowej zostały przeznaczone przez niemiecką paramilitarną organizację TOT na schron przeciwlotniczy. W tym samym czasie sam zamek przebudowywano z myślą o ulokowaniu tutaj kwatery Hitlera. Podziemia, które jak Państwo wiecie, ciągle budzą emocje, ciągle budzą kontrowersje i ja mam nadzieję, że jeśli dojdzie, czy gdy dojdzie do otwarcia podziemnej trasy turystycznej, no będziemy mogli tych naszych turystów naprawdę bardzo pozytywnie tymi podziemiami zaskoczyć. O podziemiach mówi się bardzo dużo, tak jak powiedziałam, te podziemia, które mamy spenetrowane, to nie tylko to, co działo się w czasie II wojny światowej, bo Państwo musicie pamiętać, że później eksploratorów po zakończeniu II wojny światowej było przynajmniej kilkudziesięciu. Interesowali się tym żołnierze radzieccy, którzy przez 13 miesięcy od zakończenia wojny byli w tych podziemiach. Interesowało się tym Wojsko Polskie. Było ono tam do roku 1948, a potem w latach 70. Zresztą pewne fragmenty szalunków, pewne fragmenty obetonowań, to już nie to, co wydarzyło się w latach 44-45, ale to właśnie nasi polscy żołnierze chociażby betonowali ścieżki w książańskich czy książkich podziemiach. Dzięki umowie zawartej między Polską Akademią Nauk a gminą Wałbrzych, władze gminy jako właściciel części zespołu podziemnych korytarzy Zamku Książ użyczają je Instytutowi. Sama umowa porządkuje także relacje prawne dotyczące użytkowania podziemi. Wpisuje się w to niesłychane zainteresowanie różnych środowisk w Europie, w Polsce, w Europie, na świecie, w to wszystko, co się wiąże z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ziemi wałbrzyskiej, aglomeracji, Zamku Książ. Wpisuje się dlatego, bo pokaże miejsca niedostępne. Wszystko, co było do tej pory tajemnicą dla szerokiego grona odbiorców, zawsze jest fascynujące. W podziemiach Zamku Książ znajduje się także aparatura należąca do Polskiej Akademii Nauk, która zajmuje się pomiarami sejsmologicznymi. Od wielu lat Instytut Geofizyki opiekuje się podziemiami Zamku Książ. Nie ukrywam, że na bazie tego urosło wiele, wiele mitów, że jest to zamknięte dla potencjalnych osób zwiedzających, dlatego że bronimy tam Bóg wie czego, skarbów, no nie wiem, jest historii wiele napisanych na ten temat, głównie w dobie internetu. Instytut Geofizyki zajmuje się szeroko pojętymi badaniami Ziemi i atmosfery. W ramach naszej działalności tutaj w Wałbrzychu są prowadzone badania i pomiary sejsmologiczne.
Do tej pory podziemie nie były udostępniane dla zwiedzających ze względu na sprzęt należących do Polskiej Akademii Nauk. Podziemie to idealne miejsce do prowadzenia badań sejsmologicznych, a aparatura, która tam się znajduje, jest bardzo droga. Jest to idealne miejsce do prowadzenia takowych badań, ponieważ tak jak pani Ewa powiedziała, pani Magda, przepraszam bardzo, są to wydrążone tunele w litej skale. Praktycznie drugiego takiego miejsca w Polsce nie ma. Nie jesteśmy w stanie ustawić urządzeń na litej skale. No, można by to zrobić gdzieś w górach, w Tatrach, ale znowu jest to problem z dostarczeniem energii, z łącznością. Nie jesteśmy krajem sejsmicznym, tak jak kraje inne, typu Rumunia, Grecja, gdzie tych skał jest bardzo dużo i te wypiętrzenia są na wierzchu, gdzie można ustawiać sobie aparaturę. Dlatego też przez tyle lat nie tyle broniliśmy dostępu do tych podziemi, tylko chodziło o jakoś uchronienie aparatury, żeby nie była ona zakłócana. Aktualnie no, chcemy przy całym toku wydarzeń, który się dzieje, chcemy również udostępnić te pomieszczenia dla Zamku Książ kosztem przestawienia naszej aparatury i zabezpieczenia jej w jakiś sposób, tak żeby dostęp tam był umożliwiony. Kiedy dokładnie podziemia zostaną udostępnione zwiedzającym, na razie nie wiadomo. Prawdopodobnie będzie to wiosną. Aby stało się to faktem, niezbędne jest uzyskanie potrzebnych opinii, m.in. nadzoru budowlanego, Straży Pożarnej, Urzędu Górniczego i konserwatora zabytków. Czeka nas teraz ciężka praca, ale podpisanie dzisiaj tej umowy powoduje to, że możemy tą pracę rozpocząć. Jutro mamy zamiar wysłać zaproszenie do wszystkich instytucji, które mogą być przydatne, pomocne i muszą wypowiedzieć się w temacie związanym z udostępnieniem tych podziemi. To będzie bardzo szeroki krąg instytucji od nie wiem, parków krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nadzór budowlany, straż pożarna itd., itd. W przyszłym tygodniu chcemy zorganizować spotkanie na terenie kompleksu Zamku Książ. Chcemy zobaczyć te podziemia wspólnie i na tej bazie ustalimy listę zadań, które stoją przed nami, żeby te podziemia docelowo udostępnić turystom. Ponieważ nie wiemy jeszcze, jakie to będą zadania, trudno określić jakieś ramy czasowe. Nam marzy się, żeby to był początek przyszłego roku i rozpoczęcie ruchu turystycznego tego głównego w Zamku Książ w roku 2016. Polska Akademia Nauk oraz Spółka Zamek Książ dążą do tego, by dzięki ich współpracy zostało udostępnione zwiedzającym funkcjonujące w podziemiach obserwatorium sejsmologiczne. Dorobek obserwatorium ma zostać zaprezentowany w postaci wystawy, która obejmie prezentacje multimedialne, ekspozycje historyczne i prezentacje współczesnych urządzeń rejestrujących. Początek 2015 roku obfitował w emocje związane z kolejną reorganizacją wałbrzyskiej oświaty. Radni zdecydowali o likwidacji Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i Publicznego Gimnazjum nr 3. Nie odbyło się bez protestów ze strony rodziców i nauczycieli. Pomysł likwidacji szkół pojawił się ze względu na coraz mniejszą liczbę uczniów w obu szkołach. W Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych przy Przywodnej w latach 2011-2012 uczyło się 420 uczniów. W tej chwili jest ich zaledwie 243. Do tego część uczniów przyjętych na konkretne kierunki nie kończy edukacji, dlatego w klasach kolejnych roczników jest nawet zaledwie 10 uczniów. Uczniowie tych szkół nie muszą jednak obawiać się o możliwość dokończenia nauki. Całe klasy będą po likwidacji placówek przeniesione do innych szkół, zapowiada kierownik Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Joanna Dobrowolska. Zarówno całość szkoły zasadniczej, jak i całość technikum na każdym etapie kształcenia dla kontynuacji tychże kierunków byłaby przeniesiona do Zespołu Szkół na ulicy Ogrodowej. Tam też byłyby uruchomione kierunki naborowe, tożsame z tymi, które do tej pory były prowadzone w Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych. Z kolei młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 3 w niewielkiej naprawdę liczbie, w liczbie niespełna setki uczniów, kontynuowałaby naukę w Publicznym Gimnazjum nr 1, gdzie i tak na dziś uczy się już mnóstwo ich kolegów i koleżanek z podwórka, z dzielnicy, można powiedzieć.
Likwidacja szkół będzie wiązała się z koniecznością zwolnień nauczycieli czy pracowników administracyjnych, jednak w momencie, gdy uczniowie zostaną przeniesieni do innych szkół, znajdą oni tam zatrudnienie. Na pewno mobilizacja i po stronie rodziców, i po stronie nauczycieli, i po stronie uczniów, i przechodzenie pełnymi klasami, tak jak już się udało w Wałbrzychu to sprawdzić, umożliwia zatrudnienie znacznej części tej kadry, która z tą młodzieżą w taki naturalny sposób do tej szkoły przyjmującej uczniów przychodzi. Główną przyczyną likwidacji szkół jest czynnik demograficzny. Kierownik Biura Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Joanna Dobrowolska, podkreśla, że nie chodzi tu o finanse. Choć w przypadku Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych roczny koszt utrzymania placówki to ponad 2 miliony złotych. Subwencja wynosi 1 200 000. Brakuje więc około 800 000. Zjawisko stale się pogłębiającego niżu demograficznego niestety nie opuszcza Wałbrzycha. Jest ono coraz dotkliwsze, bo jest wzmacniane również i nakładającymi się na nie innymi zjawiskami, takimi chociażby jak emigracja dzieci w wieku. Emigracja dzieci oczywiście wraz z rodzinami w wieku szkolnym. Ubytek uczniów na dziś jest tak znaczący i mówimy o ostatnich 2-3 latach, nie o jakimś dłuższym okresie, że praktycznie ostają się szkoły w tak niewielkiej liczbie przez uczniów zapełnione, że uniemożliwia to takie podstawowe działania organizacyjne szkoły, jak choćby kadra w pełnym zatrudnieniu, jak i również w dużym stopniu komplikują procesy i dydaktyczne, i te opiekuńczo-wychowawcze. Za likwidacją szkół głosowało 16 radnych, przeciw było 5. Dyskusja była jednak burzliwa. Najważniejsza kwestia to jest taka, że ministerstwo ten rok szkolny 2014-2015 zrobiło rokiem szkolnym szkolnictwa zawodowego. Więc dla mnie decyzja o likwidowaniu, przenoszeniu na przykład budowlanki do innej szkoły zawodowej jest sprzeczna z tym, co robi ministerstwo. No przede wszystkim jestem nauczycielem. Od lat śledzę pewne ruchy, które są dzieją się w oświacie generalnie polskiej, a szczególnie wałbrzyskiej. I obym się mylił oczywiście, ale jestem przekonany, że to połączenie, czy tam likwidacja tej szkoły budowlanki, to będzie cios właśnie w szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, kto jest w tym zainteresowany, nie wiem, kto z tego będzie ciągnął korzyści, ale uważam to za rzecz bardzo złą. Podejrzewam, że to jest początek kampanii wyborczej, już nowej kampanii wyborczej, bo nasza władza wałbrzyska stwierdziła, no zresztą ja też tak uważam, że generalnie Polacy, a szczególnie Wałbrzyszanie, tym bardziej są ulegli władzy, im bardziej są przez nią kopani w dupę. Na sesji pojawili się także protestujący nauczyciele i uczniowie, którzy po głosowaniu ostentacyjnie opuścili salę obrad. Żaden z nich nie zgodził się jednak wypowiedzieć przed kamerą. Uczennice energetyka niemalże sięgnęły gwiazd. Na ich zlecenie załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wykonała zdjęcia wybranych obszarów Ziemi z wysokości 400 km. O zaangażowaniu w projekty kosmiczne energetyka zaczęło się mówić głośno w 2012 roku, kiedy jako pierwsza szkoła w Polsce połączyła się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną i przez 8 minut uczniowie mogli porozmawiać na żywo z astronautami. Sukces tamtego przedsięwzięcia sprawił, że nauczyciel koordynujący projekt, Dariusz Cisek, zdecydował o dalszym motywowaniu swoich uczniów do realizacji kolejnych ambitnych pomysłów. Dostaliśmy propozycję z NASA, aby przystąpić do takiego programu, który zapoczątkowała astronautka amerykańska Sally Wright, która była pierwszą Amerykanką w kosmosie. Ona założyła po zakończeniu tej kariery kosmicznej, założyła takie, ja wiem, szkołę, nazwijmy to, że to była szkoła, Sally Wright Science, dzięki której placówki dydaktyczne, szkoły z całego świata mogły korzystać z zasobów czy z możliwości stacji kosmicznej, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Polega to na tym, że zlecało się astronautom wykonanie zdjęć określonych obszarów Ziemi i astronauci przy pomocy specjalnego aparatu, nie tego, który jest zamontowany na stacji, tylko z wnętrza kabiny lub sterowanego gdzieś tam na zewnątrz, wykonywali te zdjęcia na zlecenie. Ambicją nauczyciela było zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy i wykonania projektu jedynie z minimalną pomocą.
Do pokonania było wiele barier natury technicznej. Przede wszystkim należało znaleźć osoby chętne do podjęcia tego wyzwania. Co ciekawe, tym razem padło na dwie uczennice. Ładnie się to komponuje. Sally Ride, pierwsza astronautka amerykańska, trzecia kobieta po Walentynie Tereszkowej i Swietłanie Sawickiej w kosmosie. Dwie dziewczyny będą kontynuować tą naszą kosmiczną zabawę, którą zaczęliśmy w 2008 roku i z sukcesem w 2012. No i na początku 2015 roku mamy to, co mamy, czyli dostaliśmy 315 zdjęć z kosmosu, które Paulina i Asia wybrały i astronauci amerykańscy to zrobili. Na początku musiałyśmy napisać maila do NASA z prośbą o przyjęcie do tego projektu. Później musiałyśmy czekać na odpowiedź od nich i jak odpowiedź okazała się pozytywna, to musiałyśmy poprosić o kody do zdjęć, bo każde zdjęcie to jeden kod. I też trzeba było właśnie czekać na to. Później jak wysłałyśmy już te kody, to trzeba było na mapie pozaznaczać, zobaczyć, które orbity przechodzą przez które miejsca. I trzeba było, jak jest orbita dzienna, to zaznaczyć miejsce, w którym chcemy dane zdjęcie mieć. I po prostu zaznaczałyśmy, wpisywałyśmy kod, pewne dane. I po prostu wysyłałyśmy zamówienie na dane zdjęcie. Nie mogłyśmy tego w nocy zamawiać, ponieważ zdjęcia by nie wyszły. To właśnie dlatego nie mamy zdjęć przeprowadzanych przez Polskę i przez Europę, bo tam były same orbity nocne. Zaplanowanie zdjęć wiązało się także z koniecznością obserwowania pogody, tak by na fotografiach nie znalazły się wyłącznie chmury. Miejsca również zostały wybrane nieprzypadkowo. Nie robiłyśmy zdjęć w pustyni dużo, bo tam nie ma nic ciekawego. Brałyśmy bardziej góry czy jakieś wybrzeża. Właśnie mamy ładne zdjęcia z Ameryki Południowej, mamy lodowiec w Andach. No mamy naprawdę dużo ładnych zdjęć. No i parę zdjęć z Australii, z Afryki. Tak. No. Dyrektor szkoły, Ryszard Janas, jest dumny z poczynania swoich uczniów i deklaruje, że będzie wspierał ambitne pomysły, które obok zajęć szkolnych wyjątkowo rozwijają w uczniach pasję i determinują do dodatkowej nauki. Ważne jest obudzenie pasji, obudzenie zainteresowań, wzbudzenie tej pasji. Można mieć super szkołę, najlepszy sprzęt, ale jeżeli nie obudzimy w młodzieży pasji do nauki, pasji do zdobywania, do poznawania świata, to nic nie da. Więc tu jest bardzo cenna rola pana Dariusza Ciska, nauczyciela szkoły, że on te pasje znajduje i odkrywa. Następnie daje tym dzieciom możliwości do tego, żeby one te pasje mogły zrealizować. Daje im środki techniczne, środki organizacyjne, organizuje spotkania, organizuje właśnie takie zespoły, które po prostu temu zadaniu potrafią sprostać. Zdjęć z kosmosu uczennice nie zachowają wyłącznie dla siebie. Z pewnością zorganizowana zostanie specjalna wystawa, prawdopodobnie w bibliotece pod Atlantami. Kolejnych ambitnych projektów Dariusz Cisek na razie nie chce zdradzać, ale zapewnia, że jego uczniowie jeszcze nie raz nas zaskoczą. Hity wśród gier komputerowych takie jak Dying Light Techlandu, planszówki, klasyczne tytuły na konsole i inne propozycje dla amatorów wirtualnego świata i gier zręcznościowych. To wszystko można było zobaczyć w jednym miejscu na pierwszym festiwalu gier i rozrywki Game Days 2015 w Zamku Książ. Animacje, pokazy, konkursy i wykłady czekały w Zamku Książ na turystów i amatorów wirtualnej rozrywki. Oprócz popularnych gier planszowych i elektronicznych, odwiedzający mogli rozwiązać łamigłówki i zagrać w popularne gry karciane. Chcemy mieć ofertę dla wszystkich naszych gości, niezależnie od wieku, stąd pomysł na to, żeby zrobić coś, co generalnie będzie dedykowane dzieciom. Stąd również data. Wystartowaliśmy zaraz przed Dniem Dziecka i mamy nadzieję, że ta impreza będzie co roku organizowana właśnie w tym terminie. Głównym zamysłem Festiwalu Gier i Rozrywki w Zamku Książ było zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli twórców różnych gier, od wirtualnych po planszowe. To jest dosyć wyjątkowe wydarzenie na tym rynku gier, dlatego że jedyne tak kompleksowe. My oczywiście mamy gry elektroniczne, ale uznaliśmy, że w takim miejscu jak zamek to nie może być jedyny element. Dlatego gry bitewne, gry strategiczne, gry planszowe, również Muzeum Komputerów, trochę związane z historią, oczywiście zdecydowanie krótszą niż historia zamku. Wystawy statków kosmicznych, specjalne postacie, ale również na dziedzińcu kwestia takich zabaw sprawnościowych dla dzieci. Także myślę, że bardzo szeroka oferta i mam nadzieję, że każde dziecko znajdzie coś, co je zainteresuje.
Impreza została zorganizowana w ten sposób, by na poszczególnych stoiskach zaprezentowali się przedstawiciele różnych dziedzin świata rozrywki. Techland prezentował swój sztandarowy hit Dying Light oraz najnowsze strategie gry RPG, takie jak symulator farmy, czy najnowszą propozycję Digit symulator koparki. Jako Techland przygotowaliśmy gigantyczną strefę na ponad 300 metrach kwadratowych, przygotowaliśmy kilkadziesiąt komputerów, na których można przetestować oczywiście nasz najnowszy tytuł, czyli Dying Light. To jest pierwsza gra w historii Polska, która osiągnęła pierwsze miejsce na liście bestsellerów w Stanach Zjednoczonych. Tak więc oczywiście każdy może zwiedzający, znaczy nie każdy, oczywiście pełnoletni zwiedzający mogą sobie zagrać w naszą najnowszą grę. Poza tym przygotowaliśmy całą strefę z różnymi atrakcjami też dla dzieci. Są symulatory różne, programy edukacyjne, interaktywne zabawy z kamerą, no i też posiadamy tutaj perełkę. Mianowicie, tego jeszcze nie ma na rynku, ale udostępniliśmy dwa stanowiska z rzeczywistością wirtualną, gdzie zakładając hełm Oculus Rift na głowę, można wkroczyć do świata Dying Light i poczuć się, jakby się tam było. Oglądając się własną głową, obraca się kamerą, jest się w tym świecie tak naprawdę. Gra Dying Light to flagowy produkt firmy Techland. My grami zajmujemy się nie od dzisiaj. Techland ma już ponad 20 lat, tak więc to nie jest nasza pierwsza produkcja, no ale pierwszy raz tak gigantyczny sukces. Często się porównuje gry komputerowe do przemysłu filmowego. Ja myślę, że filmy da się zmontować szybciej, łatwiej, może oczywiście dużym nakładem, chociaż budżety teraz gier topowych to są podobne jak produkcji hollywoodzkich tak naprawdę. Tyle tylko, że nad taką grą jak Dying Light, no to przez 3 lata pracowało łącznie przy projekcie 300 osób. Tak więc to jest 300 osób, artystów, programistów, no bardzo osób z różnych dziedzin przez 3 lata tworzyło produkt, który jest właśnie Dying Light. Dying Light to gra akcji z otwartym światem, utrzymana w klimatach survival horroru. Propozycja zdobyła wielu fanów zarówno w Polsce, jak i za granicą. O apokalipsie zombie. Tak więc niby temat jest dość znany, w sensie zjawiamy się w mieście Haran. Ono jest stylizowane troszeczkę na połączeniu Bliskiego Wschodu, a kultury europejskiej, jeżeli chodzi o architekturę. Tam wybuchła epidemia. My się zjawiamy tam jako pewien agent, który musi kogoś odnaleźć. Nie będę zdradzał oczywiście tajników fabuły, no ale siłą rzeczy trafiamy do zainfokowanego miasta, gdzie jest pełno zombie. I co jest ciekawe, zazwyczaj w grach z zombie chodzi o walkę. Tutaj oczywiście możemy z nimi walczyć, mamy bardzo masę po prostu różnych broni, różnych specjalnych umiejętności służących tylko i wyłącznie walce, ale czym Dying Light myślę, że zachwyciło graczy, to jest nasz specjalny system poruszania się, to jest tak zwany natural movement system. Postawiliśmy na parkour, to jest forma aktywności fizycznej, którą stworzył David Bell z Francji, notabene był naszym konsultantem, żeby przenieść parkour do prawdziwej gry. I chodzi o to, że tak, z zombie można walczyć, ale jeżeli nie mamy dobrej broni, równie dobrze możemy gdzieś uciec, przeskoczyć, wdrapać się gdziekolwiek tylko nas wzrok sięgnie. W kolejnych salach prezentowano gry towarzyskie. Specjalnie przygotowana strefa gier bez prądu została zorganizowana przy współpracy z klubem Koloseum i wałbrzyskim oddziałem sklepu planszoweczka.pl. Na odwiedzających czekały setki propozycji od klasycznych tytułów po te najnowsze. Mamy wypożyczalnię gier, którą widać za mną. Mamy ponad 500 tytułów, które można przyjść, zagrać, wypożyczyć, przetestować, a tutaj ludzie w takich fajnych koszulkach wytłumaczą, jak się w to gra. Mamy też masę turniejów, w których można wygrać naprawdę bardzo fajne nagrody. Mamy też stoisko, na którym można kupić bardzo dużo fajnych planszówek, wziąć do domu, no i bawić się tym przez długie, długie lata. Branża gier planszowych, mimo coraz prężniejszego rozwoju wirtualnych propozycji, stale się rozwija. Od kilku lat gry planszowe bardzo mocno się rozwijają. Jest tego coraz więcej i więcej. No to już nie jest tak jak kiedyś, że tylko Chińczyk, Scrabble, no to naprawdę bardzo się rozrosło, co poresztą no widać za nami. Mam nadzieję, że kamera to fajnie pokaże. Naprawdę jest czym wybierać i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Takie najprostsze gry są już dla 2-3-latków. Ostatnio wyszła taka gra Jednorożce w chmurkach, którymi strasznie się tutaj wszyscy cieszymy, bo gra no, wygląda fantastycznie. Natomiast są też gry oczywiście dla starszych graczy. Właściwie wszystko, co ma napisane na pudełku 8+, nadaje się już do grania przez dorosłych. To są gry zazwyczaj strategiczne, ekonomiczne, w których no 8-latek jest w stanie załapać, jak się w to gra. Natomiast no tak naprawdę, będąc dorosłym, no już można jakieś długofalowe planowanie w tej grze wdrożyć, jakieś takie bardziej zaawansowane strategie. Na czas festiwalu w Pałacowych Komnatach została także zorganizowana wystawa komputerowa. Zorganizowało ją Muzeum Historii Komputerów i Informatyki z Katowic. Wystawa ilustrowała rozwój elektronicznej rozrywki na przestrzeni ostatnich 40 lat. Wystawa była okazją do zagrania na urządzeniach takich firm jak Amiga, Commodore czy pierwszych komputerach klasy PC, w tym IBM XT, Cary One, Commodore PC, Atari PC. Przygotowaliśmy ponad 117 maszyn, z czego są to przede wszystkim przekrojowo pokazane zabawki
można powiedzieć, bo wiadomo, że chodzi tutaj o gry, czyli zabawki na maszynach, komputerach, które kiedyś w latach 80. i 90. były przede wszystkim w naszych domach. Chociaż nie tylko, ponieważ jest przygotowana sala komputerowa Apple, czyli słynnych jabłuszek, które przekrojowo prezentują rzeczywiście historię tego, co mogliśmy zwłaszcza kupić w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w latach 80. te komputery z wielką rzadkością trafiały do naszego kraju. To nie lada gratka dla fanów klasycznych propozycji, a zarazem możliwość przekonania się, jak wiele zmieniło się w przemyśle komputerowym na przestrzeni ostatnich 40 lat. To jest oczywiście era, kiedy ludzie się odwiedzali w domu po to, żeby zażyć interaktywnej, elektronicznej rozrywki. Przychodzili do siebie, były te słynne paluszki, krakersy, herbatka, czasem napój wyskokowy, no i oczywiście na dzień dobry Pong, z czasem oczywiście był to już Pac-Man, później kolorowe sprzęty się pojawiły, no i pojawiały się na początku lat 80. Takie komputery jak ZX Spectrum, Atari, Commodore, później Amiga, no i jeszcze parę innych. I tak naprawdę to, co się dzieje dzisiaj, czyli gramy przede wszystkim przez sieć, przez internet, nie odwiedzamy się tak często jak kiedyś, bo żeby kiedyś rozegrać chociażby w roku 84 turniej, no nazwijmy to kolokwialnie, w FIFA, czyli w piłkę nożną na Commodore 64 na dwa joysticki, no trzeba było się pofatygować do kolegi. No dzisiaj wiadomo, sieć niestety albo stety umożliwia praktycznie granie z drugim końcem świata. Był to przegląd najważniejszych wydarzeń 2015 roku, a ja w imieniu redakcji Telewizji Wałbrzych oraz portalu wałbrzych24.com życzę Państwu wszelkiej pomyślności i wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.